Czy podczas, jak oni śpiewają, tak, miałaś chłopaka? Miałam. Jak on reagował na to, że bierzesz udział w show? Wspierał ciebie, przychodził na widownię, czy nie? Prawda jest taka, że to była miłość trochę nieodwzajemniona, bo byłam nieszczęśliwie zakochana w Dubku. Po prostu ten gość nie był wart mojej miłości, a ja myślałam, że to jest miłość mojego życia. Więc lewitowałam, byłam zakochana przez dobrych parę lat w człowieku, który po prostu nie odwzajemniał mojej miłości tak naprawdę i ja po prostu dużo cierpiałam z tego powodu. Byłam takim smutnym człowiekiem. A czy to była osoba z branży? Nie, zupełnie nie. Nie, to był człowiek, który robił zupełnie inne rzeczy. No ale to byłaś zakochana i on tego nie odwzajemniał? Czy wy byliście w związku, czy nie byliście w związku? Na początku byliśmy, a później zaczęło się mega psuć. Ja nie wiedziałam, co mam zrobić, począć. Wiesz, to były ciężki temat bardzo. Bardzo wiele podjęłam, wiesz, ja myślałam, że to będzie miłość mojego życia, że to będzie człowiek, z którym ja spędzę, pewnie się hajtnę, wiesz, wyjdę za mąż, wiesz, i że będę z nim do końca życia. Ale niestety, nie mogło to się udać po prostu. A czy przez niego zrezygnowałaś z jakichś swoich planów? Czy on w ogóle popierał ciebie, żebyś robiła to, co robisz? No bo wiesz, wtedy byłaś mega gorącym nazwiskiem. No ja nie wiem, jak on mógł zrezygnować z Laury Samojłowicz. No jeżeli ja bym to był, to po prostu nie odpuściłbym. Ale powiedz mi, czy on cię blokował, czy nie? No blokowała mnie miłość do niego. Prawda jest taka, że dużo poświęciłam i dużo też zaniechałam pewnych rzeczy. Ja po prostu byłam śmiertelnie zakochana i ja po prostu czułam, że moja ziemia się rozpadnie, że rozpadnę się na cząstki pierwsze, jak to nie wyjdzie, a to nie wyszło. Więc dużo spraw mogłam wykonać inaczej wtedy, ale przez to zakochanie po prostu widziałam ślepo, widziałam jak przez mgłę. To było dziwne, ale tak silną miłością darzyłam człowieka. Czyli jesteś romantyczką? Oj, totalną. Nawet nie wiedziałam jak bardzo, tak póki go nie poznałam. No. A teraz masz chłopaka? A teraz poznałam kogoś i już jest lepiej. Nauczyłam się też wielu spraw. Nauczyłam się, że miłość na pierwszym miejscu, jasne, ale że też trzeba dbać o siebie, o swoje emocje. A jaki jest twój ideał faceta? Czego szukasz? Czego oczekujesz od takiej osoby? Żeby był inteligentny. Na wielu płaszczyznach. Żeby był na każdej płaszczyźnie inteligentny. Żeby umiał wybrnąć z pewnych sytuacji. Żeby umiał zaopiekować się też kobietą. Żeby wiedział, że to ona jest z jego żebra. Z Adama żebra. Ewa z Adama żebra. A nie inaczej. Czyli, że zawsze facet jest ten krok naprzód. Minimalny, ale jest. A szukasz chłopaka, znalazłaś, ten chłopak jest z branży, czy nie jest z branży? Czy jak ty w ogóle podchodzisz do związków medialnych? Ja nigdy nie miałam medialnego związku. Kiedyś tam mi przypisywano jakiś romans czy coś, ale to nieprawda. A ten odpowiadając na pytanie, to on jest muzykiem. Ale to tyle powiem tylko. To może kiedyś stworzycie wspólny duet? Już tworzymy. Czyli jakieś plany muzyczne są przed tobą? Tak. Chcę trochę pokoncertować. Przypomnieć się widzom. Może przyjmą mnie serdecznie. Może jeszcze będę mogła coś takiego fajnego stworzyć dla nich, dla siebie.